W tym roku Zamek Królewski w Warszawie wzbogacił się o niezwykle cenny zabytek, półmisek z serwisu sułtańskiego. Serwis został zamówiony przez króla Stanisława Augusta w Królewskiej Manufakturze Fajansu w Belwederze około 1776 roku i rok później przesłany sułtanowi Abdulhamidowi I do Stambułu za pośrednictwem posła tureckiego Numan Beya. Z odnotowanych 280 naczyń w manufakturze do Stambułu dotarło tylko 160, tyle zapisano w inwentarzu Topkapi Saraj. Do dziś przetrwało około 1/3 z tamtych zabytków. W zamku mamy największy zespół tych naczyń. Razem z półmiskiem jest to 9 talerzy i różnego rodzaju elementów serwisu. Wszystkie były bogato, jak Państwo widzą, dekorowane. Niemal jest to dosłowna kopia dekoracji porcelany dalekowschodniej typu Imari. Na kobaltowych polach widzą Państwo stylizowane kwiaty chryzantem, przedzielone białymi polami z wyobrażeniami ptaków czy motyla. Natomiast centralnym motywem jest waza z kwiatem peonii ustawiona na tarasie okolonym balustradą. Istotnym elementem jest napis tutaj w rezerwach dookoła i w brzuścu wazy po turecku, który w przekładzie brzmi: te prezenta i dary przesyła padyszachowi rodu Osmana król Lechów, ażeby najzupełniejszą miłość i szczerą życzliwość okazać w stolicy Warszawie. Warto dodać, że drugi poza Stambułem taki półmisek tej wielkości i formy znajduje się jedynie w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Thank you.